witajcie. Dziękujemy, że odpowiedzieliście na nasze zaproszenie i przeszliście z nami 14 stacji Drogi Krzyżowej. Ale powiedzcie szczerze, czy czujecie się przygotowani na święta wielkanocne? Bo właściwie już je rozpoczęliśmy. Jesteśmy w trakcie Triduum Paschalnego. Triduum, które ma nas przygotować i wprowadzić w najpiękniejszą i największą tajemnicę w historii ludzkości, czyli tajemnicę ludzkiego odkupienia. W czasie naszych internetowych rekolekcji padło wiele ważnych słów dotyczących daru. Daru, którego nie osądzamy, a który mamy przyjąć, którym jest drugi człowiek i Słowo Boże. Słowo Boże, któremu nie możemy pozwolić upaść, ponieważ człowiek, który chce dzielić życie z Chrystusem, chce Go do swojej codzienności zapraszać, to człowiek, który słucha Chrystusa w Jego Słowie. Jednocześnie usłyszeliśmy też, że ważne, żeby dziękować za nasze upadki, ponieważ to właśnie jest przestrzeń, w której Chrystus może nas podnosić. Upadek to w ogóle istota dzisiejszego dnia, czyli Wielkiego Piątku, ponieważ całe przeżywanie śmierci przez Chrystusa to tak naprawdę seria upadków. Ale pamiętajmy, że Pascha nie kończy się na upadku. Jutro jest najważniejsza noc w dziejach świata. Noc, podczas której Jezus powstał. I chce do tego zapraszać nas dzisiaj. Chce nas zapraszać do tego, żebyśmy razem z Nim przeszli z ciemności do światła.